tutaj, żeby było krótko, zbieram listę chętnych do wypowiedzi i będziemy zadawać pytania. Czy są jakieś osoby? Nie widzę, w związku z tym ja mam tylko jedną kwestię. Akurat cieszę się, że pan jest z nami w Straży Miejskiej, bo temat dotyczy Straży Miejskiej. Mam świadomość, że moja uwaga być może nie będzie wprost do pana, bo bardziej do pana naczelnika, ale mam takie wrażenie, że mamy regres w funkcjonowaniu Straży Miejskiej, który nie wiem, może jest takim zawirowaniem w wyniku tych medialnych burz wokół Straży Miejskiej, ale Straż Miejska zaczyna alergicznie reagować na mieszkańców, a to nie jest dobre rozwiązanie. No i to jest taka ogólna uwaga, w związku z tym na pewno chcielibyśmy się spotkać z panem naczelnikiem, jakim prosił, żeby przekazać. Ja myślę, że takim proponowanym terminem to termin w środę i tylko o 17. Dobrze, to zaproponujemy, nie wiem, przejść prawdopodobnie jakiś termin, wstępnie środa 17 za tydzień. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to nie jako już nie przewodnicząca, jako radny bardzo bym prosił o taką informację, ile było interwencji na ulicy Różyckiego w sprawie identyfikatorów i jakim skutkiem one się zakończyły w przeciągu tego roku. Z tego roku, tak? Z tego roku, tak. Tak, czyli od początku tego roku tak, było interwencji w ulicy Różyckiego, konkretnie Różyckiego ile? 4, 5, 6, 7. Z podziałem może na ten rok. I jakie były efekty tych interwencji? Czyli ile zgłoszeń i jakie tam były te przypadki? Ile zgłoszeń z każdego blogu, jakie interwencje zostały podjęte i jakim skutkiem się zakończyły? Czy były pouczenia, mandaty, no nie wiem, wszystko było. Dobrze. A jeszcze mam takie pytanie do pana. Czy orientujecie pan, jeśli powiedzmy mieszkaniec dzwoni na Straż Miejską, dostaje informację, że jego zdanie, jego interwencja będzie podejmowana dopiero po 15 godzinach, bo są pilniejsze i zadaje pytanie, nawet nie jakie pilniejsze, ale ile jest pilniejszych i nie dostaje o czym odpowiedzi, to jest zachowanie normalne i zgodne z procedurą, czy nie? Znaczy, no, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat z tego względu, że nie wiem, jaka była treść całej rozmowy i zależy od tego, jakie było zgłoszenie, czego to zgłoszenie dotyczyło i w jakim okresie to zgłoszenie było. Zgłoszenie było niepriorytetowe, czyli nie było rzeczywiście pilne. I informacja zwrotna była taka, że jest dużo pilnych zgłoszeń i ma być załatwiane dopiero z dnia następnego, o którejś na...